Cześć, tu Ernest. Dzisiaj do gry weszła aktualizacja 12.10. U mnie na PC ważyła prawie 2 GB, więc jest co omówić. Zaszło kilka ważnych zmian w rozgrywce oraz dodano kilka nowych skinów i emotek, w tym agenta rybę, ale to za moment. Najpierw rzućmy okiem na nowości w samej grze. Po wejściu do Fortnite może was przywitać taki oto ekran. Niektórzy gracze otrzymali punkty doświadczenia w ramach rekompensaty za nie do końca działające finalne wyzwanie Brutusa. A jeśli macie skina obcego, to otrzymacie jego nowy, dodatkowy, mroczny styl. Na pole bitwy zawitały miny zbliżeniowe. Nowe miny zbliżeniowe wystąpią w 3 sztukach w niebieskiej klasie rzadkości. Można nimi rzucać. Przylepiają się one do ścian i podłogi tak samo jak te czwórki, ale zasięg rzutu jest o niebo lepszy. Jeśli mina jest nasza albo kogoś z naszej drużyny, to możemy ją podnieść. Miny zbliżeniowe aktywują się mniej więcej pół kratki od przeciwnika. Co każdą aktywację najpierw podskakują na met i dopiero wtedy wybuchają. Wybuch zadaje 50 punktów obrażeń i do tego oznacza na kilka sekund wszystkich przeciwników, którzy byli w polu rażenia tej miny. Mina nie odpala się przez ściany. Co ciekawe, tą minę można oddalić, strzelając do niej po aktywacji. To daje nam bardzo fajny efekt. Jeśli macie minę, to przy wodzie bądźcie ostrożni. Miny od razu wybuchają w wodzie. I co dziwne, przy wodzie też. Warte uwagi jest też to, że lamy wróciły na pole bitwy. Tak samo jak kiedyś, po zniszczeniu dają nam mnóstwo maców i garść cennych przedmiotów i amunicji. Na mapie jest ich w sumie 5 w losowych miejscach co każdy mecz. A pistolety od klasy szarej do niebieskiej otrzymały nowe, kozackie dźwięki. Emotka machania z drugiego sezonu, rozdziału pierwszego, znowu jest emotką chodzoną. Nie trzeba już stać w miejscu, machając, ale dalej jej nie można robić kucając. Wycieki Hypexa ujawniły nam, że do gry nadchodzą przynajmniej jeszcze 3 bronie. Jedna z nich ma nazwę The Pepper Sprayer. Została ona dodana do RS w tej samej aktualizacji, ale ma ona też statystyki do trybu Battle Royale. Z opisu tej broni wynika, że będzie to nowy, szybkostrzelny pistolet maszynowy, który będzie skuteczny przy krótkich seriach. W tle teraz słyszycie dźwięki tej broni. Karabin szturmowy z lunetą za to doczekał się nowej legendarnej klasy rzadkości w plika gry. To oznacza, że ta broń może wkrótce wrócić na pole bitwy. Dla tych, co nie wiedzą, to w skrócie, ten karabin ma 100% celność podczas celowania, ale szybko zużywa amunicję. Trwają jeszcze prace nad nową strzelbą, ale jej ikona i nazwa to prawdopodobnie tylko tymczasowe zamienniki. W zakładce wyzwań dziennych z tablicy usunięto zdjęcia Uzi i rakiety kierowanej. Chyba jednak już nigdy nie powrócą. Jak już jesteśmy w temacie wycieku, to FireMonkey dał znać, że tryb Królewska Robota może niedługo wrócić. Został on zaktualizowany i jest gotowy na nową wyspę. To by oznaczało też powrót wyzwań do tego trybu. Do tego pojawiło się kilka nowych informacji o evencie Ego vs Alter. Wiemy, że tryb Bitwa Frakcji zmienił nazwę na Infiltracja. W tym trybie gracze będą mogli korzystać z gadżetów do szpiegowania, ale co to dokładnie jest, to jeszcze nie wiemy. A w trybie kreatywnym dodano jaja. Do tego jest aktywna nowa funkcja. Do ekwipunku można dodać galerię jak zawsze, ale jeśli interesuje was tylko pojedyncza struktura, to po podwójnym kliknięciu w galerię otworzy wam się menu z pojedynczymi strukturami z tej galerii. To bardzo przydatna opcja i cieszę się, że w końcu ją dodano. W temacie nowych skinów to warte uwagi jest to, że w końcu połączono szafkę Battle Royale z szafką RS. Nie gram w ratowanie świata, ale na pewno ci, co grają, ucieszył się z tego, że można walczyć z pustakami w stroju banana. Poza tym do plików gry dodano agenta rybę. Nowy paluch rybny będzie oddzielnym skinem, nie nowym stylem do oryginalnego palucha rybnego. Ten nowy skin ma 2 style, z okularami i bez. Do tego dowiedzieliśmy się, że ten skin najprawdopodobniej będzie do kupienia za prawdziwe pieniądze. Nowa ryba powinna pojawić się w sklepie za około 40 zł, a w zestawie z nią będzie jeszcze pakiet wyzwań, za wykonanie których do odebrania będzie aż 1000 fałdolców. To bardzo fajna opcja. Macie od razu skina oraz 1000 fałdolców za wykonanie 7 wyzwań dziennych. Spójrzcie tylko na jego baby rybę, która będzie w zestawie jako backlink. Co ciekawe, 2 nowe skiny mają swoją własną siorbaną klasę rzadkości w szafce. Niektóre starsze skiny już mają ustawioną nową, siorbaną klasę rzadkości. FireMonkey dał znać, że trwają prace nad backblinkiem, który zakładałby zbierak na nasze plecy. No wiecie, zbierak, gdy go nie używamy, byłby na naszych plecach. Dodano jeszcze katany Deadpoola. Na koniec puszczę wam prezentację wszystkich nowych ubiorów, zbieraków i emotek. Zapraszam do oglądania!
I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.